Witam fanów mojego malarstwa i zapraszam na kolejny filmik z serii Elokwencja naszych czasów. Dziś omawiam kolejny etap tworzenia obrazu Erudycja pawich ok. Niezbędny dzisiaj materiał malarski to sztalugi, płótno malarskie, farba olejna siena palona, pędzle numer 2 i 4 oraz olej, taka niewielka ilość. W opisie tego filmiku znajdziecie Państwo ten materiał dokładnie wyszczególniony. Gotowi? A więc zaczynajmy. Dzisiejszą sesję rozpoczynam nakładając cieniutką warstwę farby olejnej sieny palonej na żuchwę bohatera mojego obrazu. Proszę tutaj zwrócić uwagę, jak zmienia się odcień sieny w miarę jak nakładam ją na różne płaszczyzny obrazu. Na białym podkładzie zachowuje ona swój właściwy odcień, natomiast na podkładzie ciemniejszym, w tym wypadku podkładem jest błękit pruski, siena zaczyna uzyskiwać nowe odcienie, ciemniejsze, czasem lekko zielonkawe aż do głębokiej czerni. Ten fakt pozwala mi podkreślić głębię obrazu. Teraz bielą pierwotną, Premier White, oznaczam kości policzkowe. Następnie te miejsca na twarzy, które tego wymagają, rozjaśniam. Na tym etapie także usta otrzymują swą formę i kształt. I przechodzę do okolic oczu. Oznaczam dolną powiekę, tak lekko półokrągłą, następnie widoczną część nosa. Ostrożnie, tak by nie przeoczyć momentu ważnego, momentu, w którym stwierdzam, że nos nabrał już pożądanego kształtu. I zajmuję się górną powieką mojego portretu. Tu proszę zwrócić uwagę na miejsca wyeksponowane oraz te, które leżą w cieniu. Widoczne tutaj części ucha też wymagają sieny palonej. Malując skroń, oznaczam jednocześnie zewnętrzny kontur ucha. Proszę się dokładnie temu przyjrzeć. Sieną paloną oznaczam także brzeg fryzury mojego portretu oraz najbardziej ode mnie oddalony brzeg czoła. W cieniu znajdować się też będzie oddalona ode mnie część głowy i barku. Dlaczego wcześniej wspomniałam o tym, że maluję portret? Dlatego, że malarstwo figurowe jest właściwie rodzajem malarstwa portretowego, gdzie na obrazie przedstawiana jest cała sylwetka, a nie tylko jej część, głowa czy popiersie. To kolejny przykład modelowania konturów twarzy. Jak widać, cały czas używam sienę paloną, a pędzel ma numer 4. W malarstwie olejnym przyjęło się uważać, że do malowania elementów położonych bliżej widza albo elementów większych na obrazie stosuje się pędzle grubsze, o wyższym numerze. Natomiast do malowania elementów drobniejszych, położonych dalej od widza, wyżej na obrazie, stosuje się pędzelki takie delikatniejsze, o niższym numerze. Że w rzeczywistości nie zawsze tak jest, przekonamy się już wkrótce. Proszę pamiętać o rękawiczkach, jednorazówkach. Teraz wygładzam farbę, rozprowadzając ją po całej powierzchni i jednocześnie usuwając jej nadmiar. To tyle na dziś. Ja już się żegnam i zapraszam na kolejny filmik, gdzie przedstawię następny etap malowania obrazu Erudycja pawich ok. Zachęcam też do pozostawienia komentarzy i obiecuję, że odpowiem na każde związane z tematem pytanie. Do zobaczenia już wkrótce. Pa!